Jestem właśnie po bieganiu. Kupiłam sobie picie i idę teraz poznać pieska. Ja w ogóle nie wiem, czy ten materiał, który teraz nagrywam, to będzie jakiś vlog, czy nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale dobra, nagrywam. Najwyżej będzie fajna pamiątka. Otóż ja od pewnego czasu chodzę z taką rozkminą, że chciałabym jakby być domem tymczasowym dla psów. No bo mamy dom, mamy ogródek. No i właśnie idę poznać pieska, który ma 11 lat. Wypadnięte biodro, jakiś uraz kręgosłupa. No i nie wiem, zobaczymy, co to będzie. Muszę właśnie tylko, wiecie, jeszcze z opiekunkami pogadać, czy w naszej sytuacji przy dwóch psach i problematycznej Koko, czy on po prostu da radę i czy damy radę ich jakoś dogadać w trójkę. Jest troszeczkę, powiem wam, stresik, bo to byłoby mega wyzwanie, a z drugiej strony ja lubię wyzwania. Ojeju, jak mi się przykro zrobiło na tym spotkaniu z Tedzikiem. No, zwłaszcza, że tutaj, wiecie, teraz wracam do domu, do moich psów, które no, są takie... Wąchasz Tedzika, wąchasz Tedzika, tak? No, które są takie spokojne, zadbane, najedzone. No. Jakoś tak mi przykro, że ten Tadziu, wiecie, na łańcuchu. I na łańcuchu się zaplątał i samochód go w niego wjechał i właśnie całe biodro mu wypadło i tak z takim wypadniętym biodrem żyje ileś tam lat. O Jezu, ta wizyta weterynarza, powiem wam, ciężka była dla mnie, ciężka. No więc Tadzik jakoś, jeśli Tadzik się dogada z dziewczynami, co będziemy sprawdzać teraz w weekend, to będzie u nas na tym czasie. No to w ogóle wszędzie leżą zwłoki naszej ośmiornicy. Ta ośmiornica z Ikea to jest tak fantastyczna zabawka dla psów. Bardzo wam polecam. Zadzwoniła do mnie przed chwilą pani z tego stowarzyszenia, które odebrało tu dzika ze wsi i powiedziała, że w niedzielę możemy zrobić zapoznanie dzika z naszymi psami i co więcej, udało jej się ogarnąć naszą wspólną znajomą behawiorystkę, żeby właśnie w tym terminie też przyszła i pomogła nam te trzy psy ze sobą zapoznać, co jest, nie ukrywam, wspaniałym pomysłem, ponieważ właśnie cały czas się zastanawiałam, jak my to zrobimy, że jesteśmy we dwójkę, mamy dwa psy, a Tadzika nie znamy, no i jeszcze on jest starszy, więc bardzo się cieszę, że będziemy mieli pomoc i cała akcja dzięki temu, mam nadzieję, przejdzie nawet lepiej i jeśli nasze psy się polubią, no to jest szansa, że będziemy mogli od razu Tadzika zabrać, co byłoby w ogóle najfajniejszą opcją. No i zapoznanie mamy za dwa dni o 13, więc trzymajcie kciuki, żeby to wyszło. Ale on popyla. Tak, plącze mu się wszędzie. Mandziel już z Tadzikiem zapoznana. Bardzo ładnie się tutaj spokojnie dogadują. No. Do ciebie przytula, on jest po prostu... Co tam, misiu? O, jak jestem przysłodki. Powiem wam, że to jest jakaś komedia, bo, znaczy tak, po pierwsze, dzisiejszy dzień to się w ogóle potoczył zupełnie inaczej niż się spodziewaliśmy, bo no, my tam gdzieś byliśmy tak raczej pewni, że nasze psy się z jakimś, znaczy, że Koko się nie dogada z obcym psem i wiecie, że to całe bycie domem tymczasowym się raczej nie uda, natomiast się udało, bardzo dobrze poszło to zapoznanie. Koko próbowała go zabić tak może z 20 razy, więc to jest
bardzo pokojowo jak na nią, a on był dla niej taki miły, ale kurczę, taki miły. No więc przyprowadziliśmy ich potem w trójkę wszystkich na chatę. Na chacie też bardzo dobrze. Oczywiście jeszcze tutaj jest rozdzielenie za pomocą takiej kratki dla, wiecie, dla pewności, dla spokoju, jeszcze dla bezpieczeństwa przez jakiś czas będzie. No ale super to wszystko poszło i to oczywiście wynika z trzech rzeczy. Po pierwsze z tego, że przyjechała do nas do pomocy behawiorystka Marta Holender, która w ogóle jest zarąbista. Ja ją od wielu lat oglądam na Instagramie i też mega Wam ją polecam. Ona robi świetne rzeczy ze zwierzakami, ma kury, koty, jakieś takie szalone wiejskie życie, które mnie też jara. Mango była też wspaniała, taka miła i taka spokojna. No i Tadzik to jest kurde gentleman, taki przyjazny, spokojny. I wychodzi na to, że nasze małe marzenie o byciu domem tymczasowym się może spełnić pomimo właśnie życia z troszkę problematyczną kokosą. Może jeszcze tylko tak powiem dla osób, które nie siedzą do końca w temacie. To bycie domem tymczasowym polega na tym, że jakby jest się wolontariuszem dla stowarzyszenia, które zabiera psy z jakiejś tam wsi, z patologii, ogarnia ich zdrowie, a potem szuka im domów do adopcji. No ale zanim to zdrowie zostanie ogarnięte, zanim pies zostanie gdzieś tam wyadoptowany, no to ktoś się musi nim zająć. No i właśnie wtedy wchodzi taki dom tymczasowy, który na te 2-3 czy tam ileś miesięcy bierze psa do siebie, no i ogarnia jego tam sprawy razem ze stowarzyszeniem. Tak więc Tadzio nie jest naszym psem, tylko jest psem stowarzyszenia i będzie u nas, no nie wiem, myślę, że tak z 2 miechy przynajmniej. No, a tymczasem zabieram się za montowanie filmu, bo dzisiaj było takie zamieszanie przez to wszystko, że nic nie zrobiłam. I mamy godzinę 21:30, ja się dopiero zabieram. No ale nie wiem, będę siedzieć z nim pewnie tutaj do nocy. Więc nie wiem, mam nadzieję, że do trzeciej, może do drugiej to skończę. Ale się cieszę. Bardzo się cieszę. Zaczynamy nasz pierwszy pełny dzień z Tadziksem. Ja jeszcze w ogóle dla niego testuję ksywki. Nie wiem, czy on jest bardziej Tadziks, Tadeo. Nie wiem, wiecie, jaki on ma mental i w ogóle co to w sumie za psia osoba jest. No więc zobaczymy. Nie przywiązujcie się jeszcze do żadnej ksywki, bo to się będzie zmieniało. No i mieliśmy na dzisiaj plan, żeby lepiej zapoznać nasze psy z nim. Natomiast jest totalna ulewa, więc nie ma mowy o żadnych wyjściach z domu. No bo Tadzik z Tadeo, czy jak go tam zwał jeszcze? Jeszcze się wiemy. Oj, myszko, co tam? Jak on się wyciera i tarza, chłopie! Widać, że się rozluźnia i się tarza i wyciera i cieszy nowym miejscem. W każdym razie chcieliśmy dzisiaj zapoznać nasze psy z Tadzikiem, ale w takim deszczu, ulewie nie ma szans. Bo Tadzik przez swoje nogi byłby cały w błocie, a też nie o to chodzi, żeby go teraz tyrać przez bagno jakieś i potem go myć i stresować tym wszystkim, no nie. Więc odpuszczamy i póki co siedzimy z psami w domu, korzystamy jeszcze z bramki. On pewnie i tak musi odpocząć po tych wszystkich emocjach, których ostatnio było w jego życiu dużo, więc myślę, że no. Co się odwlecze, to prawda, nie ucieczę. Dzwonię w sprawie Tadzia i właśnie chciałabym się z nim umówić na badania krwi jakieś, bo wcześniej musimy zrobić chyba tydzień przed czy coś. Kontroluj każdy jego ruch, nie? Co ty tu robisz? Patrz, jak go tutaj próbuję ustawiać. Bardzo ładnie. Brawo, dziewczyny. Dobrze, Koko. Na spokojnie, myszko. Fajne.
fajne te szelki, wydają się takie delikatne bardzo. A te będą bardzo ładne dla niego. Kto się cieszy? Kręci tym łogonkiem. Dobrze, kokosek, super jesteś. Brawko. Brawo, misia. Jezu, jaka to jest psiarnia teraz. Morze psów. Zbieram się właśnie na siłownię w tym pięknym stroju od Carpatry. Patrzcie na to, jakie to jest wspaniałe. I w ogóle najlepsze jest to, że moja siłownia identycznie w tym kolorze ma wszystkie raki na sali do ciężarów. Więc ja w ogóle tam pasuję idealnie. Zresztą zaraz wam to pokażę. Nagram dzisiaj trening, to wam pokażę. Ten strój jest z najnowszej kolekcji Carpatry Blaze. I jeszcze mam tutaj dwa inne kolory. Pistacja, matcha, latte green. I do tego jeszcze jest beżowy zestaw. Carpatry wysłało mi te ubrania 2 miesiące temu na testy, bo taki mamy system, że ja sobie testuję i potem im daję znać, czy to mi pasuje, czy nie. No i w tym wypadku jestem zakochana, bo mam dokładnie mój ulubiony typ materiału. Taki trochę cieńszy, miękki, elastyczny. Pięknie zbiera ciało, ale bez nadmiernego uciskania, co jest dla mnie bardzo ważne, bo ja nie lubię, jak mnie w leginsach brzuch boli, nie o to chodzi jakby. Do tego świetnie się piorą, nie kulkują, no i oczywiście leginsy nie prześwitują. Poza leginsami zamówiłam z tej kolekcji jeszcze shorty, a do tego stanik oraz krótkie topy. Krótkie topy są w ogóle wspaniałe, ponieważ mają od razu wbudowane wkładki, więc nie potrzebujecie jeszcze pod nie dodatkowo stanika. I w ogóle krótkie topy są moje favorite, jeśli chodzi o góry ostatnio. Pasują do wszystkiego i mają właśnie taką moją ulubioną długość oraz tutaj swobodę, jeśli chodzi o ruszanie łapami. Natomiast stanik ma bardzo prosty, klasyczny krój, świetnie się trzyma na miejscu i bardzo dobrze wygląda pod wszystkimi bluzkami. Nie mogę się doczekać cieplejszej pogody, żeby nałożyć te shorty na bieganie, ale póki co noszę je do ćwiczenia w domu. Tak jak leginsy, mają świetny wysoki pas, bardzo ładne tłoczenia, no i taki delikatny, dyskretny ściągacz na tyłku. Carpatry w ogóle ostatnio zmieniło sposób dostawy i teraz dostawa przychodzi w takich biodegradowalnych workach, więc to też jest ode mnie duży plus. Bardzo fajna jest ta kolekcja. Muszę przyznać, że Carpatry zrobiło kawał dobrej roboty, a z kolorami to dosłownie jakby siedzieli w mojej głowie, co jest trochę creepy, ale też trochę wspaniałe. Jeśli macie ochotę coś od nich złapać, to podrzucam wam mój kod zniżkowy, daję -30%. No i oczywiście linki do wszystkich produktów oraz moje rozmiary macie na dole w opisie. Pieski! Jejku, ta psiarnia tutaj to jest, powiem wam, szaleństwo. Oni się tak bawią uroczo. Ja się totalnie nie spodziewałam, że to tak będzie wyglądało, bo myślałam, że bierzemy starego psa i że on będzie spokojny. A tymczasem to jest taki bandyta jak Koko. Koko, delikatniej. No szukaj, Tadzik, szukaj. Szukaj, kokosku. Dobrze, Manguś. Brawko. Szukamy, no. Szukaj, nie patrz się na mnie, tylko szukaj w trawie, klocku. Hejo, zaczynamy kolejny dzień z Tadziem. Dzisiaj Tadziu już się zrobił trochę taki śmielszy, odważniejszy i się buntuje przeciwko systemowi więziennictwa w tym domu. Chciałby wyjść na chatę, pochodzić, obsikać wszystko jak leci, bo jak się okazuje, no nikt go nie nauczył czystości. My go oczywiście nauczymy, to nie jest żadna tam trudna sprawa, tydzień, dwa i chłop będzie wszystko ogarniał. Ale still, no musi w tym więzieniu, w tym Azkabanie swoim siedzieć tymczasowo. Sikanie na chacie zdecydowanie należy do minusów, ale z plusów z kolei udało mi się dzisiaj ogarnąć, jak Tadzika podnosić. Niestety do tego domu wchodzi się po schodach, więc żeby Tadzika wziąć do ogrodu, to trzeba go znieść. No ja tak jeszcze wczoraj nie wiedziałam, jak go chwycić, żeby też go nie bolało i w ogóle. A właśnie dzisiaj rano ogarnęłam. Byłam sama z 3 psami w ogródku na sikupie i powiem wam, jest spoko.
No więc w tym momencie jestem głodna jak wilk, dlatego robię szybką owsiankę z karmelowym białkiem i... Aha, nie mam masła orzechowego. To może wezmę te maliny i po prostu dam więcej odżywki. Dałam sobie listka dla ozdoby, żeby było chociaż trochę ładnie. Dobra, jak to teraz zrobić? Chyba w dół po prostu. O, tak. O, już coś na drive. Ciekawe. Dziwne jest to, że nie słychać w ogóle silnika. Mhm. I on tak inaczej ruszy śmiesznie, nie? Trochę jednak. Tak zabawkowo trochę, tak, nie? Tak. Śmiesznie w ogóle jedzie. W tym roku czekamy na zmianę auta, dlatego testujemy już jakieś tutaj modele. I przez to, że ja mało jeżdżę, to myślimy o tym, żeby wziąć dla mnie elektryka. Jakiegoś takiego małego miejskiego, no i dzisiaj testujemy Volvo. Co to jest? To jest EX30. EX30. Tak. Można wjadę w górę, co? Tak. W mniejszą drogę? Szukamy dziur, co? Żeby szukamy dziur, tak, że zobaczcie jaką, bo po prostej drodze to po prostej drodze. Jakieś takie małe uliczne dziury, fajnie byłoby wjechać. Także to jest najmniejszy, najtańszy elektryczny Volvo, nowy model i też chyba najszybszy w teorii. Tylko musimy sprawdzić, czy nie jest za mały i właśnie zbyt plastikowy. A jaki Volvo jeszcze ma opcje elektryczne? Ma jeszcze jakieś? Jest jeszcze, właśnie teraz też zobaczymy, za potem X40 chyba. Dużo większy? Jest trochę większy, jest trochę większy, wyższy, bardziej kwadratowy. A ja na przykład nie jestem jakąś mistrzynią parkowania, w sensie dobrze parkuję, ale wolę jednak mniejszym autem, no nie? No właśnie dlatego też o tym właśnie myślałem, że jako takie drugie do miasta, to tam by naprawdę byłby w porządku. A on jest taki, że go tankujesz, czy ładujesz tylko ładowarką? Nie, tylko ładowarką, to jest tylko i wyłącznie problem. Tylko i wyłącznie w domu kupimy ładowarkę i będzie tylko i wyłącznie na kabelku, który wpinasz i więcej nigdy nie będziesz na stacji. Ciekawe, a ja nienawidzę tankować. Dawaj go. Kurna, twoje auto jest wygodniejsze. Z tym chyba co trochę lepiej robić. I to jest to większe. Te elementy bardzo ładne tutaj. Fajna kierownica. Chyba jednak wolę taki klasyczny kształt. No ten się wydaje trochę cięższy już, co? Chyba w wjeździe, ale też chyba przyspiesza dobrze, co? Bardzo dużo elementów tutaj jest. Okej. Okay. To jest chyba C albo X40, czyli to jest model wyżej. On jest na bazie modelu, no nieważne, takiego małego SUV-a bardzo pula. Wizyty w salonie samochodowym zawsze są dla mnie ciekawym doświadczeniem, bo zawsze się tak zastanawiam właśnie, jak wobec mnie będzie się zachowywał sprzedawca. I wiecie, ja nie wymagam, znaczy nie oczekuję żadnego, nie wiem, jakiegoś tam traktowania wow, ale na przykład chciałabym, aby sprzedawca, który w 99% przypadków jest mężczyzną, rozmawiał podczas wybierania auta ze mną, ponieważ to ja jestem klientką, ja będę opłacać to auto, ja się tutaj umówiłam, no i wiecie, to będzie moje auto, natomiast nie wiem, o co chodzi tym facetom, ale oni po prostu, jak widzą, że ja przychodzę z michem, to niektórzy nawet na mnie nie patrzą, tylko całą rozmowę próbują przeprowadzać z michem. Ja oczywiście się nie dam zepchnąć na pobocze, więc przyjmuję rozmowę, normalnie tam wiecie, prowadzę, pytam, no bo to przecież będzie moje auto, ale zawsze wychodzę z tego, z takim dziwnym uczuciem, by what the fuck, typie, no przecież jestem tutaj obok, nie? Jeszcze nie byłam w salonie, w którym byłabym traktowana poważnie. Raz byłam potraktowana poważnie, bo poszłam bez Michała. Ale wtedy Michałowi było przykro, bo on chciał iść. On chciał sobie pooglądać, no i wiecie, no. No, ja nie wiem. Fartyciku. Bardzo ładnie, do więzienia, zapraszam. Tak, ty już wiesz, co? Trzymaj mordę. Proszę bardzo. Ogonek chodzi. Proszę. A propos mężczyzn, to pamiętajmy też o tym, że są fajni mężczyźni na tym świecie. Na przykład taki Tadzik,
który tutaj przychodzi i się głaszcze cały czas. No, brawko. Brawko, misia. Dogadują się dużo lepiej niż myślałam. Dobrze, koko, ślicznie. Tadzik jest teraz na misji, żeby odzyskać te 11 utraconych lat i odzyskać całą miłość, której wtedy nie dostał. Więc zaraz, jest jaki ma słodki pysk. Więc cały czas teraz przychodzi i ma jedno żądanie, głaskać. Głaskać, kobieto, głaskać. Dobra, pieski, ja muszę wracać do roboty, bo ktoś musi zarobić na operację tak Dziksa, nie? Dostaliśmy wycenę operacji biodra. Od 2000 się zaczyna. Skupmy się, skupmy się. Co ja tu jeszcze chciałam zrobić? Aha, jakieś napisy jeszcze. Jaka fajna muzyczka, znalazłam do nowego filmiku. Hej guys, witam was w kolejnym odcinku. Ładne, co? Takie rzeczy mnie bardzo cieszą. Ta 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 ta. Nie wiem w ogóle, czy pamiętacie jeszcze te czasy, jak byłam w takiej mega fazie na kole zero. Znaczy, ta faza do teraz trwa, bo ja kolkę piję codziennie, ale już nie piję takich szalonych hektolitrów i już teraz nie jest to moje jedyne nawodnienie, ponieważ też to o tym, kurczę, kiedyś wspominałam we vlogu, ale kupiłam sobie taki piękny baniak i stwierdziłam, że jak będę miała piękne coś do picia tej wody, to będzie mi łatwiej ją pić. I rzeczywiście to się sprawdza, bo wypijam przynajmniej teraz takie z jeden albo dwa takie baniaki dziennie, ale ostatnio Michał kupił coś, co sprawia, że picie wody jest jeszcze łatwiejsze, czyli takie elektrolity zero. To gdzieś znalazł chyba na Allegro, o smaku pomarańcza i o smaku cytrusowym. I ten pomarańczowy jest na tyle pyszny, że ja sobie dodaję pół takiej tapsy do wody i to też mi ułatwia pić codziennie wodę. Ja wiem oczywiście, że się wodę powinno pić i nie biadolić, ale no let's be honest, jakaś ta woda troszeczkę po prostu nudna jest. No więc polecam, jeśli tak jak ja macie trochę problem, to może wam się to sprawdzi. Zwłaszcza, że jak piłam dużo coli, to byłam cały czas wzdęta. I na przykład wieczorny trening to była zawsze męczarnia, bo miałam już taki wielki wywalony brzuch. A teraz no, jest dużo lepiej i woda jest smaczniejsza. Ostatnio w ogóle mam fazę na pire z ziemniaków, pietruszki, marchwi. Ma tę samą aksamitną konsystencję, co moje ukochane ziemniaki, ale od pietruszki, marchewki dostaję sporo słodyczy i to jest po prostu jakieś takie takie bardziej przytulne i no nie wiem, mam nową fazę, tak myślę. I kolejna faza to kalafior. Ostatnio jem go nawet na surowo, jako taką przekąskę sobie po prostu odłamuję i jest super. A jeszcze parę lat temu nie wiedziałam, że kalafior w ogóle można jeść na surowo. Więc tyle lat traciłam coś tak pysznego. Dzisiejsze ofiary miały dziś zeznawać. Kombinujesz. W jakiej sprawie? Nie. Przeciw materiałom. Dasz sobie radę. Tadzik jeszcze nie wie, że w tym domu żebraniem się nic nie dostanie i że od stołu nie dajemy. No więc dzisiaj mamy pierwszy dzień uczenia granic. Chłopie, on naprawdę myśli, że ja po 4 latach życia z labradorem będę miała słabą psychę. Mordo, trafiłeś na osobę z tak mocno psychą. O ja! Łop! Ło! Widziałeś Tadzik? Patrz! Strzelałem do policjanta. Grubo, co? Nie rozumiem, jak Rubio zdobył tajną listę świat. Kogoś
Nie ma to jak wziąć kamerę z 1% baterii. Ej, ale na szczęście mam baterię w tej torebce, ale kurczę, 1%, brawo ja. W każdym razie idziemy na warsztaty, drugą część warsztatów ceramicznych. Dzisiaj zabieramy się za szkliwienie naszych wytworów. Czyli to oznacza, że muszę podjąć... Hejo! Muszę podjąć ciężką decyzję, jaki kolor wybrać. O, najgorzej, a tych kolorów jest mnóstwo i wszystkie są piękne. Tak to wyszło po wypieku. I teraz trzeba to jakoś poszkić. O, tej Klaudii, tutaj mój. Klaudii jest dużo równiejszy. Wiadomo. A mój to jest taki totalny krzywulec. I w mojej głowie był taki piękny. Ojej, pewnie coś się w wypieku zepsuł. Wcześniej był super. Nie wiem, czy to dobra wiadomość, ale mam też nowe szkliwo. Ale nie! Często zdarza się tak, że naturalnym jest, że tutaj na samym dnie zbierze się grubsza warstwa szkliwa. Manujemy sobie mimo wszystko ten fragment, powiedzmy, tym szkliwem. Czyli mamy coś takiego, ale tylko ta część płaska. Tinturami, nie? No tutaj nawet po wodzie widać, że tak... No i tak też wyżej podejrzeć. I też, no właśnie, tutaj jest troszkę urozmaicona struktura do tego przepisu. Ładnie. O, to chyba lepiej się nakłada. Jak się szybko zasycha. Jak się wchłonęło. Ojeju. No już możesz zamoczyć. Wow. Po tych warsztatach stwierdziłyśmy, że obie chcemy być szkliwiarami. To jest tak fajne. Zdecydowanie. Jest to, daje to o wiele większą frajdę, satysfakcję. I jest to... No ciekawsze dla mnie. O wiele. Jest to fascynujące. I co fajne, nie trzeba do tego ścinać paznokci, bo do lepienia kubków paznokcie są upierdliwe. Tutaj po prostu masz pędzel. Ja w ogóle kocham robić rzeczy pędzlem. Ja też. Dlatego lubimy malować. Dlatego lubimy malować, tak. A to, co robię, te obrazy strukturalne, to jest takie połączenie, wiesz, i struktury, i do tego kolor mogę sobie, wiesz, różnie wybrać. Bo ty dodajesz kolor do masy. Albo kolor do masy, albo najpierw maluję, a potem dopiero... Albo najpierw robię strukturę, to musi zaschnąć, tak, i dopiero mogę malować. Tak. Kurczę, też hasę kupię, taki gips. Tak, gładź pachlowa. Gładziara, gipsiara. Co ja robię?